Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj z powodu zatrważającego, to znaczy z powodu ustawy inwigilacyjnej rządu, ustawy o szpiegowaniu Polaków. My głośno już się sprzeciwialiśmy zapisom, bardzo niebezpiecznym i absurdalnym zapisom tej ustawie i dzięki temu robiliśmy akcję w całej Polsce pod biurami posłów i dzięki temu pierwsze czytanie tej ustawy zostało wycofane i dzięki temu dziś jest wysłuchanie publiczne w tej sprawie i dzisiaj odbywa się też pikieta, protest przeciwko tej ustawie. Już niedługo na niego się z Grzegorzem Płaczkiem wybieramy. Przypomnijmy, że ta ustawa o inwigilacji pozwala na właściwie nieograniczony, niekontrolowalny dostęp na żywo rozlicznych służb aparatu państwowego do naszych komunikatorów internetowych, do naszych mediów społecznościowych. To oznacza w obecnych czasach, że dostęp na żywo do większości naszych rozmów, bo przecież w tym momencie większość naszej komunikacji odbywa się właśnie przez komunikatory internetowe. Gdybyśmy taką ustawę mieli przed rozwojem internetu, to polegałaby ona po prostu na tym, że przymusowo każdy Polak miałby zainstalowany podsłuch i do wszystkiego w każdej chwili miałyby dostęp służby aparatu państwowego. Jest to oczywiście skandaliczna inwigilacja. Ponadto w tej ustawie mamy możliwość, żeby służby rządowe wyłączały internet na określonym obszarze, wybranym obszarze naszego kraju. No to kojarzy się z jednym tylko krajem, z jednym tylko państwem, z Koreą Północną. W tą stronę idzie ta ustawa. No i oczywiście najbardziej barwny i znany element tej ustawy to programowanie na siłę naszych pilotów, tak żeby koniecznie pierwsze 5 przycisków odsyłały do propagandy rządowej, do kanałów rządowych. My tej ustawie oczywiście się stanowczo sprzeciwiamy, tak jak sprzeciwialiśmy się sięganiu przez rząd do naszych kieszeni, tak sprzeciwiamy się sięganiu przez rząd do naszych telefonów komórkowych, tak jak sprzeciwialiśmy się okradaniu nas z ciężko wypracowanych przez nas pieniędzy, tak sprzeciwiamy się okradaniu nas z naszej prywatności. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.